Paruzja i sąd ostateczny. Rabulas z Edesy. Modlitwa o ocalenie w dniu sądu. Gdy wspominam swe grzechy i złe czyny przeze mnie popełnione, odczuwam lęk przed sprawiedliwością. Która widzi moje skazy i zranienia. Nie potrafię spoglądać ku niebu, gdyż do niego wznoszą się moje grzechy. Ziemia pode mną krzyczy: Moje winy bowiem są liczniejsze niż jej mieszkańcy. Biada mi w czasie gdy sprawiedliwi i pobożni staną przed Bogiem i blask ich dobrych czynów jaśnieć będzie na podobieństwo słońca. Co mam czynić w tej godzinie, o Panie, skoro wszystkie meczyny są ciemnością? Biada mi wówczas, gdy ukażą się prezbiterzy i będą ci oddawać otrzymane talenty podczas kiedy ja o dobry panie swój zakopałem głęboko w ziemi jakiej odpowiedzi będę mógł wtedy udzielić oby mnie został pochłonięty przez ogień skoro karmiłeś mnie ciałem i krwią swoją. Obym nie został wrzucony do piekła, skoro ty mnie przyodziałeś w chrzcielną szatę. Pokrop mnie rosą łaski swojej i zgładź moje winy w miłosierdziu swoim. Panie, który jesteś ponad wszystkim, chwała tobie.